Podcast literacki Big Book Cafe. Książka w 5 pytań i 5 minut. Podcast literacki Big Book Cafe. To najkrótsze i najbardziej osobiste recenzje książek. Co dwa tygodnie rozmawiamy o jednej. Pytamy wprost, a odpowiadamy szybko i szczerze. Dzień dobry. Zaczynamy kolejny odcinek podcastu. Książka w pięć pytań z Big Book Cafe. Dziś będziemy rozmawiać o książce Kobiety i inne potwory. Tworzenie nowej mitologii amerykańskiej pisarki Jess Zimmerman. Wydanej niedawno, bo pod koniec lutego nakładem wydawnictwa Czarne. A o książce porozmawiamy z Julią Rzemek, która jest już po lekturze. Taka pytania zada Alicja Michalska, która jest nowym elementem, członkinią naszej fundacji i Big Book Cafe. Dołączyła do Big Book Cafe, gdzie zajmuje się komunikacją i kontaktami z dziennikarzami. A teraz, dzięki podcastowi, będziemy mieć okazję także poznać trochę literackie gusty Alicji. Na razie wiem tyle, że Alicja interesuje się antropologią kultury, więc książka, którą wybrałam, przy padła jej do gustu. Tak, dokładnie. Generalnie jestem wielką fanką wszelkiego rodzaju rozkmin antropologicznych. Nawiązywanie i rozkładanie na części pierwsze jakichś dawnych opowieści, które wpłynęły na naszą kulturę i sposób myślenia. Więc tak, trafiłaś w dziesiątkę. Też tak sobie myślę, że książka, o której dzisiaj rozmawiamy, jest dość wyjątkowa, bo trudno chyba o drugą taką. Jest to w końcu próba analizy pod kątem feministycznym greckiej mitologii i stworzenia dla niej świeżej perspektywy, więc dla mnie jest to pewien ewenement. No i właśnie stąd moje pierwsze pytanie do ciebie. Już sam tytuł tej książki, Kobiety i inne potwory tworzenie nowej mitologii, sugeruje nam, że autorka. Dokonuje jakiegoś przewartościowania utrwalonych treści, stereotypów. Jak myślisz, skąd w autorce potrzeba stworzenia tej mitologii na nowo? Ta książka to jest faktycznie owoc bardzo wielu e, zainteresowań e, Jess e, Zimmerman, e, które tutaj ona w dosyć oryginalny sposób połączyła. E, Jess e, e, Zimmerman jest przede wszystkim amerykańską autorką, redaktorką e, i poetką i e, tematami płci, feminizmu, roli kobiet, e, cielesności interesuje się od dawna. E, napisała trochę artykułów na ten temat, wydała książkę i w tych swoich sądach, także w tej książce, którą teraz dostaliśmy do ręki, jest często dosyć radykalna. To jest jakby jeden wątek zainteresowań i tej płaszczyzny, którą Jess Zimmerman się interesuje. Drugi temat to jest mitologia. Mhm. Ona w tej książce bardzo osobiście pisze o swoim tak. stosunku do, e, do mitologii. Już jako czterolatka wertowała mity greckie i to była taka książka, w której miała pozagniatane rogi, pozaznaczane e, najważniejsze e, opowieści, które działały jej e, na wyobraźnię. E, potem e, w koledżu i w czasie studiów e, czytała Homera, Owi Owidiusza i Sophoklesa i jakby te wszystkie greckie tematy e, mitologiczne e, zgłębiała dalej. No i jakby na te feministyczne i mitologiczne wątki w tej książce nakładają się też jej osobiste doświadczenia związane z jej postrzeganiem kobiecości, przeżywaniem świata jako kobieta, z doświadczeniem własnego ciała, relacji z mężczyznami, więc z tego wszystkiego wychodzi dosyć niesamowita mozaika przez taki osobisty filtr pokazująca z jednej strony feminizm, z drugiej strony mitologię. I taką jej osobistą perspektywę tego tematu, bo to, co jazz zimmerman chce tutaj zrobić, to pokazać nam greckie potwory w zupełnie nowym świetle. Tak. Ona mówi, że w świecie tworzonym przez mężczyzn, w którym oni są głównymi narratorami, twórcami kultury. Kobiety ustawiane są w konkretnej roli, często podrzędnej, a tutaj wyjątkowo pokazuje mocno, jak potwory w mitologii były demonizowane, były pokazywane jako upiorne i miało to konkretne cele. Ma, miało to ustawiać kobiety w odpowiedniej roli, przestrzegać je przed przekraczaniem granic i pokazuje też, jak jakby ta nasza historia, mitologia i kultura wpływają na postrzeganie i działanie kobiet dzisiaj? No właśnie, no bo tak. W książce Jess Zimmerman przybliża nam historię między innymi meduzy, którą spotkała zemsta od zazdrosnej rywalki i została ukarana za piękne włosy i wygląd. Skylla została ukarana za piękne ciało, a Charybda za nadprzeciętne pragnienia i żarłoczność. I po ich przemianie w te potwory następuje ta owa zmiana, i stają się czymś budzącym strach i niechęć. Jak myślisz, co autorka chciała nam przez to powiedzieć, i jakie właśnie te mechanizmy tkwiące w naszej kulturze tym obnaża? Ona pokazuje, że te kobiece role, które mamy, są w zasadzie sterowane odgórnie, są sterowane przez mężczyzn, mają być dla kobiet taką lekcją w sumie pokory. Ona opowiada o tym, że te straszne kobiety z mitologii często zostały ukarane brzydotą za to, że nie przestrzegały jakichś reguł. I w ten sposób ten męski świat je ukarał. Dziś czy kiedyś będąc czytelniczkami powinnyśmy z tego też wyciągnąć wnioski, że lepiej być grzeczną, posłuszną, siedzieć prosto i nie wychylać no się bo właśnie. wtedy może spotkać nasz, nas okrutna kara. Yy, ale Jess Zimmerman idzie o krok dalej. Ona pokazuje, że może w tym byciu potworem nie ma nic złego. Że może powinnyśmy zacząć czerpać z tego siłę. No że to może być naszą energią, że nie powinnyśmy się tego bać. Że powinnyśmy pewnie w jakimś stopniu stawić czoła swojemu przeznaczeniu. Czyli jeśli nie jesteśmy piękne, idealne, Możemy za to być silne, możemy znaleźć jakąś energię wewnątrz siebie, przełamać schematy, bo myślę, że o to też jej chodzi, i być odważne, bo ona oprócz śledzenia tutaj losów tych kobiecych potworów mitologicznych, też zafascynowana jest heroskami i takimi kobietami, które gdzieś tam przekraczały ten schemat, Czym jest męstwo, czym jest odwaga i bardzo w tej książce zachęca do tego, żeby myśleć nie sztampowo i z tych schematów narzuconych przez mężczyzn się wyrwać. Dokładnie, to jest też właśnie dokładnie to, co mnie uderzyło w tej książce najmocniej i też skłoniło do wielu własnych refleksji, czyli to w jaki sposób autorka Podchodzi do piękna oraz brzydoty. Według niej piękno jest czymś tak naprawdę nudnym i powtarzalnym. Natomiast brzydotę opisuje jako tą inspirującą, dokonuje tutaj takiej gloryfikacji tej brzydoty, która właśnie może nas tak naprawdę wyzwolić od tego wiecznego dopasowywania się w narzucone społecznie schematy. I co najciekawsze, nawołuje nie tylko do akceptacji tej brzydoty, ale także do wykorzystania jej w budowaniu naszych właśnie mocnych stron. W końcu każda bohaterka mitologii opisywana w tej książce po przemianie w potwory budziła oczywiście strach i niechęć, ale też zyskiwała ogromną moc i siłę, dzięki czemu przeszła do historii. I moje pytanie brzmi: jak myślisz, jak możemy te refleksje autorki wykorzystać w naszym codziennym życiu, w walce z naszymi kompleksami, jak możemy właśnie je zamieniać w siłę? To w ogóle jest bardzo ciekawy wątek tego piękna i brzydoty. Muszę przyznać, że faktycznie on na mnie też zrobił dosyć duże wrażenie, bo też to spojrzenie Jazz Zimmerman jest takie nieoczywiste. Tak. Chociaż miałam tutaj też swoje wątpliwości o czym pewnie za chwilę. Jess Zimmerman mówi, że piękno jest nudne, to jest jedna taka mocna teza. Druga, że faktycznie mamy głęboko w sobie zakorzenione znaczenie piękna. Że wierzymy, że jak ktoś jest piękny, to też jest zwykle inteligentny, lepiej mu się powodzi w życiu i jest szczęśliwszy. I przytacza nawet badania naukowe gdzieś tam z lat 70., kiedy już wtedy potwierdzono, że istnieje coś takiego jak aureola piękna. To znaczy, że jak widzimy piękną osobę, to od razu mamy o niej lepsze mniemanie, Wydaje nam się właśnie ona bardziej inteligentna, błyskotliwa i w ogóle fajniejsza, mhm. tylko dlatego, że jest ładna. Mhm. I Jess Zimmerman, ona... Um, z jednej strony bardzo się nie zgadza na to piękno, mówi, że ono jest nudne. I myślę, że ona to mówi też z takiej bardzo amerykańskiej perspektywy, gdzie tak, tam tak. jest bardzo taki schematyczny y, kanon, piękna, blondynka, długonoga, niebieskooka i do tego biała, prawda? Tak, tak, tak. E, tak, tak, tak. Ja myślę, że być może żyje oczywiście w jakiejś bańce, ale patrząc z europejskiej perspektywy, moim zdaniem, jakby postrzeganie piękna i rodzaje piękna są bardzo różne, tak? to nie jest aż tak jeden sztywny, nieprzekraczalny kanon. Ale zgadzam się z nią w tym postrzeganiu piękna i tego, jak bardzo dzisiaj popkultura, media masowe, media społecznościowe wymuszają na nas bycie atrakcyjnym, bycie ładnym, Fizycznie, niekoniecznie w ogóle zaglądając do środka i do tego, co się w nas dzieje. W tej książce Jess Zimmerman też bardzo mocno dzieli się Osobistym doświadczeniem własnej urody, a może właściwie jej braku. Bo ona często w tej książce podkreśla, że nie jest atrakcyjną kobietą, tak, nie była tak. atrakcyjnym dzieckiem, a tym bardziej nie była atrakcyjną nastolatką. I to bycie nastolatką było dla niej dosyć traumatycznym doświadczeniem, bo wtedy naprawdę przekonała się, że to społeczeństwo wyrzuca ją poza nawias, bo od razu dostaje ten stempel bycia. Brzydką, nieatrakcyjną, nieciekawą, i przez to gdzieś tam też nieakceptowaną przez grupę. I te schematy, które ona tutaj pokazuje, o których mówi, myślę, że jako nastolatkę mocno ją ukształtowały i to dorosłe pisanie, bycie, życie mhm. także w jakiś sposób przez cały czas kontrolują. I ona opisuje tu wiele wątków z własnego życia i doświadczeń związanych z własnym ciałem, z tego, jak sama jest postrzegana przez mężczyzn i wychodząc od tej mitologii, zachęca nas do właśnie zupełnie innego spojrzenia na siebie, do wybrania tych atutów, które nie są z kanonu piękna, raczej z tych zestawów, które przypisywane były tym mitologicznym potworom i tutaj uzbrojenia się w oręż nie Ulegania męskiej dominacji i męskiej kulturze, i w ten sposób myślenia i działania innego niż narzuca nam kultura. No właśnie, bo autorka pisze, tak jak wspomniałaś, bardzo dużo o sobie i o swoich doświadczeniach. W swoich mini-esejach przykłada te mitologiczne archetypy do własnych przeżyć, chcąc tak naprawdę stworzyć ten wielowymiarowy portret współczesnych kobiet. Jednak um, moim zarzutem wobec tej książki jest to, że w tych opisywanych jej doświadczeniach brakowało mi jednak właśnie tej uniwersalności. Tak jakby autorka, używając mitologii, chciała nadać sens jedynie swoim doświadczeniom. Troszkę czułam, jakbym czytała pamiętnik kogoś, kto po prostu lubi mitologię i się na nią często powołuje. A książka ta jest z gatunku literatury faktu i ja. Osobiście spodziewałam się ich trochę więcej. Zabrakło mi tutaj takiej głębszej analizy mitologii, takiej szerszej perspektywy socjologicznej. I mi przeszkadzał osobiście trochę ten chaos, mieszanie się tych wątków mitologicznych i prywatnych z życia autorki. I moje pytanie brzmi, jak tobie się to czytało w takiej formie? Miałaś wrażenie lekkiego zmieszania, czy może właśnie te opisywane historie z jej życia. Pomogły ci w odbiorze i sprawiły, że bardziej utożsamiłaś się z główną myślą książki. Wiesz co, ta książka faktycznie może być e, zaskoczeniem dla kogoś, kto biorąc ją do ręki, e, zobaczy tytuł Kobiety i inne potwory, i oczekuje, i może ja też tak na początku miałam jakiegoś rodzaju leksykonu albo takiej. E, opowieści właśnie o tych potworach, tak, i jakie one były i, i, i jakby bardzo takiego systematycznego opowiedzenia i analizy. Tymczasem faktycznie ta książka jest bardzo osobista. Tak, tak. Dla mnie akurat to było atutem i ten własny filtr autorki sprawiał, że bardzo mi się w sumie to z dużym zainteresowaniem czytało. To Fak faktycznie, może chwilami nie jest y, łatwa y, lektura, w tym sensie, że jest to jakiś rodzaj y, strumienia świadomości. To jest y, tak. jakiś tam ciąg skojarzeń, myśli, y, faktycznie obejrzanych wystaw, y, filmów, y, skojarzeń z popkultury, y, i przez to można mieć wrażenie takiego worka, do którego y, autorka to wszystko wrzuciła. Y, dla mnie wyławianie z tego worka tych rzeczy mi bliskich i dla mnie interesujących, y, w sumie było y, y, dobrą lekturą i dobrym zajęciem. E, ona jest tutaj bezpretensjonalna i bardzo szczera y, y, w tych y, opowieściach. Y, używa takiego języka, czasami nawet y, lekko. Wulgarnego, no może powiedzmy takiego ulicznego, codziennego, bezpośredniego. bezpośredniego. Mm -hmm. I to dotyczy zarówno komentowania tego męskiego świata, gdzie ona się potrafi czasami tak żachnąć, po prostu, <laughs> że jak to tak jest, jak to tak może być, a z drugiej strony jest naprawdę bardzo otwarta, jeśli opowiada o jakichś swoich relacjach z mężczyznami, o, opowiada o swoim ciele, o seksie, i nie ma tutaj dla niej tematów tabu pewnie jest to też taki filtr tej amerykańskiego sposobu opowiadania, myślenia, gdzie jakby dużo i otwarcie można opowiedzieć o sobie. Ewidentnie ona miała taki pomysł na tą historię, choć akurat właśnie ten osobisty filtr i myślę, że właśnie w kontekście tutaj postrzegania kobiet cielesności on dodaje tej książce takiej wiarygodności, że to nie jest po mhm, prostu zbiór faktów i przeanalizowania tej historii, mitologii, po prostu przez filtr, taki paradygmat feministyczny, tylko że to jest coś, co wyszło bardzo z niej. Co jest dla ciebie w takim razie najważniejszą myślą, przesłaniem tej książki? Co ty wyniosłaś z niej dla siebie i komu by się poleciła? Bo, tak jak mówiłam na początku, pozycja ta jest pewnym ewenementem. Nie jest to tak naprawdę kolejna książka o feminizmie. Więc co według ciebie może ona wnieść do tej debaty na temat sytuacji współczesnych kobiet? Czy może też nic nie wnosi i wcale też nie musi? Ona dobrze się wpisuje w taki nurt do literatury feministycznej. Zresztą sama Jess Zimmerman przywołuje tutaj między innymi Margaret Atwood i jej książkę Penelopiada, która opowiadała mit Odysa, ale z perspektywy Penelopy, żony pozostawionej na lata i do tego zdradzanej. I już Margaret Atwood odwróciła tutaj perspektywę, pokazując kobiecą stronę mitologii. Jess Zimmerman idzie pewnie o krok dalej. Jest tutaj trochę bardziej odważna i może radykalna, ale też ta książka wpisuje się w taki nurt pokazywania tego, jak kultura i język tworzony przez mężczyzn marginalizuje kobiety. Mhm. Ja miałam tutaj też skojarzenia z taką książką Niewidzialne kobiety, Karolin Criado-Perez, mhm. która jest bardzo skupiona na współczesności i opowiada o tym, jak świat zaprojektowany przez mężczyzn. Mężczyzn jest nieprzystosowany do kobiet, i ona tam podaje przykłady warunków bezpieczeństwa, na przykład w samochodach, gdzie pasy bezpieczeństwa są projektowane na dużych mężczyzn, a niedrobne kobiety. Ale ona też opowiada tam dużo o języku i o tym, jak język stwarza jakieś bariery, jak ustawia kobiety i daje im jakieś tam wybrane miejsce w przestrzeni publicznej, w dyskursie, w rozmowie. Więc dla mnie ta książka dobrze się wpisuje w ten nurt... Feministyczny. Przez ten osobisty filtr sprawia, że no ta perspektywa jest taka bardzo autentyczna. Ja się cieszę, że tę książkę możemy postawić w Big Booku na takiej naszej półce Girl Power. No właśnie. Staramy się tam zbierać wszystko, co ciekawe, co ważne pojawia się teraz w szeroko rozumianej literaturze feministycznej. I myślę, że ta książka fajnie ten krajobraz dopełnia. Czyli książka, generalnie podsumowując, potrzebna, i zarówno dla tych, którzy oczekują od niej pewnej analizy mitologii, ale też dla tych, którzy oczekują albo chcą się dowiedzieć też więcej o doświadczeniach innej kobiety. Po Książkę zapraszamy was oczywiście na Dąbrowskiego 81 do Big Book Cafe, gdzie znajdziecie tą półeczkę e, girl powerową, ale zakładkę książek e, feministycznych znajdziecie także w naszej księgarni internetowej e, bigbookcafe.pl. No a zapraszamy was już na następny odcinek naszego podcastu. Przypominamy też, że poza naszymi recenzenckimi opowieściami o nowościach literackich, mamy także podcast Literatura na żywo, a w nim rozmowy z pisarzami, artystami, ekspertami, prosto ze sceny Big Book Cafe. Polecamy! Więcej o książkach opowiemy Wam osobiście, jeśli odwiedzicie Big Book Café, czyli księgarnię, kawiarnię i centrum wydarzeń literackich. Wejdźcie na bigbookcafe.pl lub odwiedźcie nasz profil na Facebooku Big Book Café. Czytam, gadam, żyję.